Witam ponownie. Tematem dzisiejszej lekcji będziemy rozwiązywali zadania z pola elektrycznego, ale tak naprawdę głównym celem będzie oswojenie się z tymi wzorami, które się nagle tak pojawiły na lekcji poprzedniej poprzez porównanie pola grawitacyjnego i pola elektrycznego. Dlatego dzisiaj dość dużo będziecie liczyli. Na początku ja będę liczył, a potem wy w trzech zadaniach rozwiążecie te zadania bardzo podobne, czyli obliczycie te same wielkości, które ja będę obliczał w pierwszych dwóch zadaniach. Więc przejdźmy do rzeczy. Nasz temat: pole elektryczne, rozwiązywanie zadań. Teraz na rysunku zaznaczono położenia ładunków Q1 równa się 4 kulomby i Q2 równa się minus 3 kulomby oraz punktu A. Oblicz, i teraz właśnie we wszystkich tych zadaniach, które ja wykonam i które wy wykonacie te same polecenia. Oblicz siłę elektryczną, jaką działają na siebie te ładunki, potem energię potencjalną ich oddziaływania, potem natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny w tym punkcie A, który jest tam zaznaczony. No i przechodzimy do rysunku. Ja na rysunku wam narysuję zawsze dwa ładunki i oznaczę, jakie mają znaki te ładunki, czyli tu jest ładunek pierwszy, ładunek drugi i punkt A, w którym będziemy szukali natężenia pola elektrycznego i potencjału elektrycznego. I właściwie tym głównym celem tej lekcji jest przyswojenie, znaczy nauczenie się tych wzorów oczywiście, ale również, żeby nie mylić się, kiedy do tych wzorów wstawiamy wartości bezwzględne, a kiedy wartości algebraiczne z uwzględnieniem znaku ładunku. Więc tu najczęstsze błędy są właśnie przy tym, bo w tych wzorach, które tam pisałem w tej tabelce, które zaraz będziemy pokazywać, co chwilę będziemy wracać do tej tabelki. Tam nie pisałem, czy coś jest wartością bezwzględną, czy wartością algebraiczną, czy z uwzględnieniem znaku ładunku, tylko tam się pojawiał po prostu Q1 i Q2 i trzeba było wiedzieć, czy to jest wartość bezwzględna, czy też wartość algebraiczna, czyli z uwzględnieniem tego znaku. Tu wyjątkowo będę właśnie pisał, kiedy mamy do czynienia z wartością bezwzględną, a kiedy z wartością tą algebraiczną, ale potem pamiętajcie, że raczej w przyszłości będzie po prostu Q1 lub Q2, albo Q1 razy Q2 i trzeba będzie wiedzieć, w którym wzorze są to wartości bezwzględne, a w którym uwzględniamy znaki ładunków. Znaczy to może ja już powiem, żebyśmy się na tym się skupili. Przy sile elektrycznej, przy natężeniu pola elektrycznego, przy sile elektrycznej i natężeniu, we wzorach występują wartości bezwzględne ładunków. Bo natężenie to jest wartość wektora, więc wartość dodatnia, i siła to jest też wartość wektora, więc wartość dodatnia. Natomiast w przypadku energii potencjalnej i potencjału elektrycznego, w tych wzorach, gdzie występują ładunki, to są wartości algebraiczne, czyli tam trzeba wstawiać ładunek razem z właściwym znakiem ładunku. No zaraz tu będziemy się szybko oswoimy. I teraz tak. Mamy dwa ładunki, Q1 i Q2. No, wypiszmy te dane, oczywiście wartość ładunku pierwszego, drugiego i te odległości. R1 to jest akurat od ładunku pierwszego do punktu A, R2 w tym przypadku od ładunku drugiego do punktu A. I znamy jeszcze oczywiście stałą K, 9 razy 10 do 9 i jednostka Newton razy metr kwadrat przez kulomb do kwadratu. No i rozwiązujemy. Więc próbujemy obliczyć najpierw siłę, jaką działają na siebie te dwa ładunki, Q1 i Q2. No to są ładunki różnego znaku, więc się przyciągają, więc te siły możemy oznaczyć jako F1,2 i F2,1. Znaczy pierwsza liczba mówi, co działa siłą, a druga na co działa siłą, czyli pierwszy działa na drugi, a tu jest F2,1, czyli drugi działa na pierwszy. No i teraz wzór na siłę, no to przypominamy sobie wzór na siłę elektryczną dla ładunków punktowych, no to jest stała K razy Q1 razy Q2 przez R kwadrat i trzeba wiedzieć, czym jest to R. R w tym wzorze jest odległością między tymi punktowymi ładunkami, tak? Czyli R to jest odległość między tymi ładunkami.
stała kawa, jej wartość jest podana, tak? Czyli to, tu, są warto, tu występują wartości bezwzględne, czyli tu nie uwzględniamy znaku ładunku. No to w takim razie mamy wzór K, tu napiszę te wartości bezwzględne tych ładunków, przez odległość między tymi dwoma ładunkami, u nas ta odległość to jest R1 plus R2. Tak? Trzeba zobaczyć właśnie, czasami ta odległość się wyraża nie jedną literką, a może czasami to suma właśnie, w tym przypadku suma. No i cała reszta sprowadza się do wstawienia, czyli tu stałą K wstawiłem, potem te ładunki, już znak ładunku nie uwzględniłem, odległości R1 i R2, tu są wartości podane, więc 2 metry, 4 metry. I to do kwadratu, ponownie będzie 6 metrów do kwadratu, czy 36 metrów do kwadratu. Tu jest 4 razy 3, 12, 12, 9 z 36 się skróci, zostanie tu 4 w mianowniku, 12, 12 przez 4 to jest 3, jeszcze zostanie to 10 do 9 raz jednostki. Metr kwadrat się tu kulomb razy kulomb skróci się z kulombem kwadrat i potem ten z mianownika metr kwadrat się skróci z tym metrem kwadrat zostanie newton, czyli 3 razy 10 do 9 newtona. No teraz kolejną wielkość, którą obliczamy, to jest natężenie pola elektrycznego w tym w jakimś tam punkcie, w tym przypadku w punkcie A. No to tu już no musimy wrócić do natężenia. To było natężenie. W polu centralnym to już tu jest. O, natężenie w polu centralnym to jest był punkt, znaczy to był punkt czwarty, o, to jest pole centralne, czyli wytworzony przez ładunek punktowy był rysunek, to jest w punkcie jakimś, to natężenie próbowaliśmy obliczyć. Wektor natężenia jest skierowany zgodnie z siłą, jaka działałaby na ładunek dodatni, próbny, umieszczony w danym punkcie pola. Czy zawsze umieszczamy ładunek, pytając się o kierunek i zwrot wektora natężenia, zawsze umieszczamy w danym punkcie dodatni ładunek próbny. I natężenie jest tak skierowane, jak siła elektryczna, która działałaby na ten ładunek umieszczony w tym punkcie pola. Zawsze ładunek dodatni umieszczamy i pytamy się, czy jak ktoś pyta się, jak jest skierowany wektor natężenia pola elektrycznego w danym punkcie, to my w tym punkcie umieszczamy ładunek dodatni próbny, czy jakiś mały i zmieniamy to pytanie na inne. W którą stronę działałaby siła elektryczna na ten ładunek? I tak samo skierowany jest wektor natężenia. Czyli jak dodatni ładunek wytwarza pole, no i tu umieścimy dodatni, to będzie on odpychany, czyli to natężenie jest tu na zewnątrz skierowane, a gdyby tu był, znaczy tu był w środku ładunek ujemny, to i umieszczamy też do badania pola zawsze ładunek dodatni, on byłby przyciągany, czy natężenie byłoby skierowane w kierunku tego ładunku. Czyli natężenie zależy od tego, jego kierunek i zwrot zależy od tego, jaki to jest ładunek. A wartość obliczyliśmy w kolejnym punkcie, o tu obliczyliśmy, czyli to jest dla pola centralnego, to jest K razy ładunek wytwarzający to pole i to jest wartość bezwzględna ładunku w tym przypadku. Bo tu siłę wstawiliśmy elektryczną, to też w tej sile nie było wartości były wartości bezwzględne, więc to jest też wartość bezwzględna, przez odległość tego punktu od tego ładunku, do kwadratu oczywiście podniesiona. Więc wzór już mamy, w takim razie wracamy tu, czyli i teraz gdyby tylko tu ładunek dodatni był, to w punkcie A byśmy określili wektor natężenia, jego kierunek i zwrot, umieszczając w tym punkcie dodatni ładunek próbny, on był przez ten ładunek odpychany, więc natężenie pochodzące od tego ładunku pierwszego byłoby skierowane w prawą stronę, czyli to byłby R1. A teraz, gdyby tylko był ładunek ten ujemny, to w punkcie A natężenie byłoby skierowane, no właśnie zobaczymy jak, to też byśmy tu umieścili tu ładunek dodatni próbny, on byłby przez ten ładunek przyciągany, więc natężenie pochodzące w tym punkcie od ładunku tego drugiego byłoby skierowane też w tę samą stronę, co to pierwsze okazuje się. I teraz, co wiemy o natężeniu w danym punkcie? Natężenie w danym punkcie jest sumą wektorową natężeń pochodzących od poszczególnych źródeł. W tym przypadku źródłami są te dwa ładunki, czyli i te natężenia są tak samo skierowane, to sumujemy te dwa wektory. Akurat w przypadku, jak te wektory są tak samo skierowane i mają taki sam kierunek, to suma takich wektorów daje wektor skierowany też w prawą stronę o wartości równej sumie wartości tych natężeń. W takim razie
obliczamy to natężenie, sumując wartości natężenia pochodzącego w danym punkcie od pierwszego ładunku i drugiego. No i wzory na natężenie, to pokazałem wcześniej, to jest k razy wartość bezwzględna ładunku przez odległość danego punktu od tego ładunku. Czyli w tym przypadku odległością będzie to R1 do kwadratu oczywiście. I podobnie dodajemy, bo się są tak samo skierowane, więc dodajemy te wektory, więc to jest plus. I też k, wartość bezwzględna ładunku przez odległość tego ładunku od tego punktu, od tego drugiego ładunku, czyli do kwadratu oczywiście. I dalej już czysta matematyka. Ja to k wyłączyłem przed nawias od razu, więc wyłączyłem przed nawias to k i w nawiasie zostało mi to Q1 przez R1 kwadrat, Q2 przez R2 kwadrat. To tu wstawiłem, tuż podniosłem do kwadratu, to żeby szybciej było. Potem wspólny mianownik tu będzie 16, więc jak tu zrobimy 16, gdzie to ja patrzę? Znaczy, no właśnie, jak będziemy w 16, ale tu można byłoby skrócić właśnie, to byłoby to po prostu 1, czyli tu będzie 16, wtedy 16 plus 3 to jest 19 szesnastych, tak? I 19 szesnastych. No 19 szesnastych i tu się kulą przez metr kwadrat. I dalej matematyka, no jak 9 razy 19 przez 16, to wychodzi około 10,7, zostaje jeszcze 10 do 9 jednostki, to jest metr kwadrat, skraca się z metrem kwadrat. Kwadrat przy kulombie z kulombem się skraca, zostaje nam tylko newton przez kulomb i taka jest właśnie jednostka natężenia. I kolejna wielkość, energia potencjalna, to znowu musimy przypomnieć sobie wzór na energię potencjalną w polu centralnym z tej naszej wielkiej tabelki. Szukam i już jestem blisko. Potencjał, energia, daleko jestem, gdzie to mam. O, jest energia potencjalna. O, już mamy tu. Punkt 11. Energia potencjalna w polu centralnym. I tu ten wzór jest wyprowadzony, czyli energia potencjalna to jest K. Tutaj było ku duże, ku małe, ale to może być Q1, Q2, bo to nie ma znaczenia. Tam akurat zwykle przesuwaliśmy ładunek mniejszy w polu elektrycznym, wytwarzamy przez ładunek większy, a jak są to ładunki o podobnej wielkości, podobnego rzędu, to piszemy raczej Q1, Q2, czy będzie K, Q1 razy Q2 przez L. Ale uwaga, już w tym wzorze na energię potencjalną, te ładunki, które tu wstawiamy, to są wartościami algebraicznymi, czyli z uwzględnieniem znaku ładunku. Czyli tu nie są wartości bezwzględne, tylko wartości algebraiczne. Więc to, czy ta energia potencjalna jest dodatnia czy ujemna, to jeszcze nie wynika z tego wzoru, bo to zależy, jakie są ładunki. Jeżeli dwa są dodatnie, to całość będzie dodatnia. Jeżeli dwa są ujemne, też będzie w wyniku dodatni. Jak jeden dodatni, drugi ujemny, to wyjdzie nam ujemna wartość tej energii potencjalnej. Czyli K razy Q1 razy Q2 przez R, pomijając właśnie to oznaczenie Q duże i Q małe, zamiast występując je Q1 i Q2. No to w takim razie patrzymy, gdzie to jest, tu jest energia potencjalna, czyli K. I teraz to jest energia potencjalna oddziaływania tych dwóch ładunków, czyli ich wspólna energia to jest. To nie mówimy, że jest że jeden ładunek ma energię potencjalną, albo że drugi, bo to jest ich wspólna energia potencjalna. Mówimy, że to jest energia potencjalna oddziaływania między nimi. No więc to jest K, iloczyn ładunków przez odległość między nimi. Trzeba zobaczyć, jak tu się wyraża ta odległość przez te nasze dane. Odległość między tymi ładunkami to jest ta odległość plus ta odległość, czyli będzie R1 plus R2. I tu jest, patrzymy, w pierwszej potencji jest mianownik. Właśnie te wzory są wzór na energię potencjalną i na siłę te wzory są podobne. To jest też K, Q1, Q2. Przez R, w jednym przypadku jest przez R, a w jednym przez R kwadrat. Także licznik jest taki sam, ale w mianowniku jest przy energii potencjalnej, w pierwszej potencji jest ta odległość. No i dalej jest to wstawienie tylko do wzoru. Ale tu uwaga, wstawiamy już w miejsce tego ładunku Q2, czyli minus 3 kulomby, wstawiamy właśnie tą wartość z uwzględnieniem znaku. Czyli to stała K, ładunek pierwszy, ładunek drugi i te dwie odległości. No i dalej proste przekształcenia, to będzie 6 metrów, tak? 6 metrów i 4,
4 razy 9, 36, przez 6 to wyjdzie 6, 6 razy 3, 18, jeszcze minus na początek wyjdzie, więc minus 18, to 10 do 9 zostaje, jednostki teraz sprawdzamy, ten metr się skróci tu z kwadratem zostaje, no kulomb, kulomb kwadrat się skróci, tu też z kulombem kwadrat z tych ilocznym powstanie, a Newton razy metr nam został, to jest inaczej joule. 18 razy 10 do 9 joula. I tu pamiętamy, że przy energii potencjalnej te ładunki, które tu wstawiamy, to są wartości algebraiczne z uwzględnieniem znaku ładunku, a w mianowniku występuje odległość między tymi ładunkami. Trzeba sobie zobaczyć, jaka jest odległość między tymi ładunkami. Czasami się wyraża jedną literką, czasami jest to suma tych dwóch odległości w tych przykładach. No i teraz już natężenie było, teraz potencjał elektryczny w punkcie A. Bo można opisać pole elektryczne, podając w każdym punkcie wektory natężenia, wektory natężenia pola elektrycznego, ale można również równoważny opis pola elektrycznego możemy sporządzić, podając w każdym punkcie wartość potencjału. I teraz trzeba pamiętać, że natężenia to są wielkości wektorowe, a potencjał elektryczny jest to wielkość skalarna. I też i można właśnie, czy podając pewne liczby, no